Witam Państwa, to znowu ja, Piotr Alkowicz z polskiego kursu Blendera. Chciałem kontynuować temat poświęcony efektom w edytorze sekwencji wideo i akurat nadszedł czas na omówienie efektu odejmowania. Jest to efekt o nazwie Subtract, mówiąc to po angielsku z moją słynną nieprawidłową wymową. W związku z tym tak, przełączmy się do edytora wideo i dodajmy znowuż ten nieszczęsny film z kotkiem, który już miałem przyjemność Wam pokazywać i pewnie wszyscy mają go dosyć, ale nie szkodzi. Weźmy sobie 640x480, ponieważ taka była oryginalna rozdzielczość tego filmu. No i teraz tak, efekt, który chcę dzisiaj pokazać, to jest odejmowanie. Jeżeli wybiorę sobie stąd, tak po prostu, z menu Subtract, to pojawi się komunikat, w którym będzie napisane, że trzeba mieć co najmniej dwa paski sekwencji. I możemy zrobić bardzo prostą rzecz, to znaczy skopiować ten pasek z sekwencją, który tutaj mamy i ten pasek jeden od drugiego elegancko odjąć. Aby odjąć pasek dolny od górnego, ten górny zaznaczamy jako pierwszy, następnie dolny. To jest tak, jakby byłoby A minus B. I w tym momencie wybieram sobie menu przez Shift A, Effect Strip oraz Subtract. Pasek, który odejmuje jeden od drugiego, w przypadku kiedy są takie same informacje, daje mi w efekcie film czarny. Jest to film pełen głębi, oczywiście wszystko można tutaj zobaczyć, o ile sobie to wyobrazicie. Natomiast nie jest może to zbyt szczególny rodzaj prezentacji. A więc tego typu odejmowanie nie ma sensu. Ale jeżeli jeden z tych pasków wstawię tutaj z kolorem i ten kolor zmienię na kolor biały, to wtedy mogę odjąć od koloru białego cały mój film. Spowoduje to, że w efekcie z koloru białego znikną wszystkie kolory, które były w moim filmie, a będzie to wyglądało tak, jakbym uzyskał wartość negatywu tego filmu. A więc, aby odjąć od koloru białego, muszę mieć na początku kolor biały. Jest to pasek z kolorem, który przed chwilką dodałem. Zaznaczam go jako pierwszy. Następnie jako drugi zaznaczam mój pasek z filmem. Nie jest istotne, czy on jest wyżej czy niżej. I naciskam Shift A, wybieram Subtract. W tym momencie od białego odejmuję kolorowy i dostaję w efekcie to, co z białego pozostało, a więc obraz negatywowy. Czasami może się on do czegoś przydać, gdybyśmy chcieli odwrócić kolory bardzo szybko, to jest to jeden ze sposobów. Jest to po prostu negatyw. Jeżeli teraz ukryję ten biały pasek poprzez naciśnięcie klawisza H, to on jest niewidoczny. Jeżeli ukryję również ten pasek, który jest z efektem odejmowania, to będę widział tylko ten, który jest na samym dole, to znaczy mój film. Ten film może się tutaj przydać, ponieważ przezroczystość tego paska, który jest jakby różnicą, można kontrolować. Jeżeli w pewnym momencie filmu zmienię przezroczystość na 0, no to teraz niestety widzę obraz czarny, ale to dlatego, że mam tutaj wybrany Replace. Jeżeli wybiorę sobie Cross, to w tym momencie pojawi się obraz spod spodu i dostanę skrzyżowanie tych wszystkich pasków, taki efekt jakby łączny. A więc jeszcze raz, mam tutaj pasek odejmujący od białego mój kolorowy film. W efekcie widzę przy pełnej nieprzezroczystości tego paska obraz negatywowy. Można oczywiście założyć keyframe'a gdzieś w tym miejscu na wartość opacity równe 0, o, naciskając po prostu klawisz I, a następnie w którymś tam momencie spowodować, że ten obraz stanie się obrazem negatywowym, czyli tutaj znowuż keyframe, jakiś czas będzie negatyw, znowuż keyframe i później znowuż zdejmiemy przezroczystość, tak aby znikł ten odjęty poprzednio obraz. Jeżeli teraz taki film puszczę, no to będzie wyglądał tak, jest wszystko w porządku i nagle przychodzi nam do głowy, żeby obraz odwrócić. No i obraz się później gdzieś tam jakoś rozwija, jest jakaś akcja, wszystko niby spoko, a potem znowuż jest normalny. Tego typu akcje można zrobić w przypadku różnych filmów typu horror albo nieudany eksperyment w laboratorium fizycznym z wirtualną rzeczywistością czy jakąś inną. No i myślę, że pomysłów nie muszę tutaj zbyt wiele podsuwać. To, co jeszcze jest ciekawe, to to, że można tego efektu użyć nie tylko do zrobienia odwróconego obrazu, ale również do pociemnienia pewnych fragmentów obrazu. Tak jak poprzednio odjąłem jeden obraz od drugiego, tak samo teraz należałoby ten nasz obraz odjąć, czy od tego naszego obrazu odjąć jakąś maskę. Mam taką maskę przygotowaną, wstawię obrazek i ta maska jest w dokumentach, z tego co pamiętam, i jest po prostu zwykłą maską, która może dodać winietowanie. Jeżeli taką maskę tutaj wstawię i rozciągnę do czasu trwania długości mojego filmu, to jest statyczny obrazek, to oczywiście widać, że nic ciekawego się nie dzieje, bo on się nie zmienia. Taka maska może oczywiście być animowana, a więc może czasami być większa, czasami mniejsza. Teraz taką maskę odejmuję od mojego filmu i mogę to zrobić na dwa sposoby. Albo dla samego paska z maską ustawiam sobie w trybie operacji Subtract, co powoduje, że wszystko jest odjęte i widać, jak pięknie ta maska się odejmuje. Okay?
I to jest nie winietowanie, tylko po prostu wypalenie dziury. Tam, gdzie maska była najjaśniejsza, tam odjęła najwięcej. W związku z tym obraz, który pozostał, to są tylko rogi. A tak naprawdę dodawanie winietowania to nie jest odejmowanie, tylko mnożenie. Jeżeli przemnożę moją maskę przez obraz, otrzymam elegancką, głęboką winietę. No i to jest efekt taki, który tak działa, że przyciemnia po prostu narożniki, bo taką miałem maskę. Oczywiście mnożenie ciemnego koloru przez obraz powoduje przyciemnienie całego obrazu. A tu w środku, gdzie było białe, w mojej masce, tam kolor pozostaje w miarę bez zmian. Oczywiście również siłę tego winietowania można sterować za pomocą przezroczystości. No ale to miało być coś na temat odejmowania, więc nie mówmy o mnożeniu. Myślę, że na ten temat to wszystko wystarczy. Nie muszę nic więcej dodawać. Oczywiście troszeczkę pomyliłem materiał, mówiąc, że można za pomocą odejmowania robić winietowanie. No ale jeżeli się ktoś uprze, to rzeczywiście takie coś zrobić. Trzeba tylko dać tutaj substrat i tą przezroczystość troszeczkę mniej ustawić. Wtedy mogę przyciemnić pewne fragmenty obrazu, na przykład tą środkową część kotka. W tym momencie on wydaje się dużo ciemniejszy w stosunku na przykład do krawędzi ekranu. No i jest to efekt tak naprawdę odwrotny do efektu uzyskiwanego przez dodawanie. Ok, dzięki za uwagę. Do zobaczenia następnym razem.